Witam serdecznie wszystkich na kanale Prawda o Prawdzie, z tej strony Jarek. Słuchajcie, drodzy słuchacze, mam dla Was zadanie domowe. Chciałbym, żebyście zastanowili się nad tematem Ewangelii. Jaką Ewangelię powinniśmy głosić jako uczniowie Chrystusa, a jak Ewangelia jest dzisiaj propagowana we wszelkiego rodzaju kościołach. Chciałbym, żebyście przeczytali cztery Ewangelie pod kątem słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Porównali sobie, jak wiele mówi nasz Pan Jezus Chrystus o nadziei niebiańskiej, o tym, że pójdziemy do nieba, czy ludzie pójdą do nieba, czy ludzie zmartwychwstaną będą żyli w raju na ziemi, jak niektóre organizacje twierdzą, kontra jak wiele słów naszego Pana jest wypowiedziane w kwestii sądu, gehenny, wiecznego potępienia, piekła, jak to woli. Czy ta dobra nowina jest o miłości Boga, czy ta dobra nowina jest o tym, aby zbawić nas od wiecznego potępienia? To jest taki interesujący temat, uważam, ponieważ dzisiaj brakuje. Chrześcijaństwo umarło i ludzie po prostu nie wierzą, a ci, co wierzą, propagują ideę tego, że Bóg jest wielką miłością, Bóg wszystkich kocha bez względu na to wszystko, co robisz, jak bardzo jesteś umiłowany przez Boga bez względu na to, co robisz, że nic ci nie grozi, Bóg przecież jest taki dobry, na pewno nie będzie nikogo sądził, nikogo potępiał, a już na pewno nikogo nie wyrzuci do piekła, no bo przecież taki kochający tatuś by to zrobił. Więc sprawdźmy, co na ten temat mówi Pan Jezus Chrystus. Przede wszystkim. W drugiej części tego filmu ja sam rozszerzę i przedstawię wszystkie fragmenty, w których nasz Pan mówił na ten temat i zobaczymy, jaką tak naprawdę głosił Ewangelię. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i przede wszystkim niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa prowadzi Was w życiu codziennym.